Mano, witam wszystkich. Pogoda słoneczna, fajnie. Dosyć chłodna, ale pompa ciepło, mój monoblok pracuje, jak widzicie, elegancko. No, ale jest już pomału jego konkurencja. I już wam mówię, co do mnie przyjechało. Słuchajcie, monoblok walczy z wiatrem, bo wentylator wydmuchuje w tamtą stronę, a wiatr wieje w zupełnie drugą. Także jest walka. Ale działa, grzeje, elegancko sobie radzi. Co? Jednostka wewnętrzna. Jednostka wewnętrzna nas nie interesuje, bo z jednostki wewnętrznej tylko i wyłącznie bebechy wyciągniemy. No i powiem wam, duże to jest. Powiem wam, duże to jest i tu nie będzie stał, bo będzie za duże. Ja tutaj utonę później w skroplinach, tak naprawdę. Ale słuchajcie, jest sprzęt. I doradzili mi, chciałem robić coś taniego, może coś wykombinuję. I dobrze ludzie mówią, jednak daj sobie spokój, zainwestuj raz i będzie ok. Także mamy Gree Amber Prestige 7 kW. Także najmocniejsze Gree w stajni Gree. I co? I zrobimy z ciebie pompę ciepła typu split. Także tutaj go nie dam. O klimatyzatorze co wam będę opowiadał. Gree, mocny sprzęt, dwurotorowa sprężarka i inne takie rzeczy. To wszystko można na internecie wyczytać. I myślę sobie go tutaj dać, także najlepsze chyba będzie miejsce, bo ja tutaj mam praktycznie do południa, po południu jeszcze słoneczko. A później jakby tutaj daje, to i tak zimą stodoła robi mi cień. Znowu tutaj mam przewiew, tak jak mówiłem, klimatyzator walczy, bo od południowych wiatrak wieje, to mi cały czas w niego dmucha. A tutaj za kolektorami będzie fajnie schowany. Wywierci mu się dziury w ziemi. Kamyczkiem sypnie, żeby skroplimy odchodziły. Na dole mam piwnicę, także mogę łatwo z przewodami przejść. Tam dalej zaraz i tak jest cała moja maszynownia. Także słuchajcie, ja jestem bardzo zadowolony z zakupu. To jest projekt na przyszły sezon tak naprawdę, tylko znając mnie, to może i w tym to uruchomię, nie wiem. Na razie skupuję graty, bo niestety sytuacja jest jaka jest u nas. Pieniądz traci wartość, także wszystko będzie drożało. Czyli jeszcze do tego muszę wymiennik. O wymienniku o wszystkim wam wspomnę, od kogo to mniej więcej mam i kto mi w tym pomógł i kogo polecam ogólnie. Wymiennik i inne pompy, pierdoły. A resztę mam u mnie, ufory polecą, zostanie tylko jeden zbiornik 300 litrowy jako sprzęgło. O, się nie przyjrzałem, lamelki coś tutaj podrapane, ale to lamelkami się nic nie dzieje. No mówię wam, kloc jest fest, naprawdę. To się tak fajnie ogląda u Dreama, bo z Dreamem też będę miał teraz taki fajny challenge, Dream klimatyzatorem, a ja przerobionym klimatyzatorem na pompę ciepło będę grzał dom, cały dom w grzejnikach, także zobaczymy, jak to fajnie wyjdzie. Kotom się podoba, nie? Elegancko, na słoneczko sobie siedzą. Także słuchajcie, jeszcze wam mniej więcej opowiem, od kogo, co, gdzie i jak. Których ludzi polecam, kto mi pomógł i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, na was zbroliłem na szybko taki schemat, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Także widzicie, jednostka już będzie zewnętrzna, pompa ciepła z klimatyzatora Gree Amber Prestige 7 kW będzie przy ścianie stała i praktycznie zaraz za ścianą będzie wymiennik płytowy. Bo z tego, co się dowiedziałem, tutaj dosyć gruba rura idzie i bardzo ją się trudno gnie, także zrobię tak, żeby był tylko po łuku i nie musiałbym jakichś specjalistycznych narzędzi sobie załatwić, żeby ją po prostu, żeby jej nie złamać, bo można bardzo łatwo ją złamać. Także po co niszczyć, a jest możliwość, że za ścianą mogę zamontować zaraz wymiennik. To tak po prostu zrobię. I tak, wymiennik będzie podłączony do tym razem już sprzęgła, bo to jest boiler, którym jeden z boilerów, który mi zostanie tak naprawdę. I wymiennik będzie podłączony w zasilanie boilera i w powrót normalnie w te jego, tam chyba są nawet, nie wiem, calowe są chyba właśnie przyłącza. Do tego pompa obiegowa, będzie zamontowany ciepłomierz. Nie patrzcie się, co jest na górze, co na dole, ja to tak na szybko narysowałem. Na pewno jeszcze będzie jakiś czujnik zamontowany, bo raczej czujnika przepływu nie będę montował w razie biedy, jakby pompa obiegowa stanęła, tutaj by był defrost,
żeby mi nie rozwaliło wymiennika, to myślę zastosować właśnie czujnik temperatury, który będzie odcinał albo całą pompę, albo będzie odcinał elektronikę jednostki wewnętrznej. Także jeszcze tak naprawdę nie wiem, jak to będzie, zobaczymy. Wszystko w trakcie. Oczywiście elektronika jednostki wewnętrznej, czyli jeden czujnik idzie na wymiennik, drugi czujnik idzie właśnie do sprzęgła. To też jeszcze będzie wszystko w trakcie omawiane i ustawiane, bo też tego do końca tak naprawdę nie wiem, ale nie ma problemu, wszystkiego się dowiemy. I już Wam tłumaczę, o co chodzi tutaj z tym sprzęgłem, boilerem. Bo tak naprawdę no, ten klimatyzator to już ma porządnego kopa z tego, co mi mówią, i na same grzejniki to by nawet by było bezpośrednio pewnie za dużo. A ja chcę zrobić właśnie takie sprzęgło, żeby to jako tako w miarę chciało chodzić przy tej mocy, żeby się nie włączał, nie wyłączał co chwilę. I przy okazji, jak widzicie, w tym boilerze została mi jeszcze wężownica. Znaczy tu tak naprawdę są trzy wężownice połączone w jedną całość. Tu jest 2,6 metra kwadratowego i ja myślę w przyszłości może jak gdzieś dorwę jakiś fajny kolektor słoneczny, to jeszcze dopnę do tego kolektor. Także będzie jeszcze dodatkowe grzanie. No i oczywiście z tego nam tutaj, gdzie anoda normalnie była zamontowana, będzie wyjście na grzejniki, a powrót z grzejników, i tutaj pompa obiegowa oczywiście, będzie tutaj, tu jest taka rewizja. No ja do tej rewizji dospawam też mufę calową i zrobimy takie praktycznie normalny bufor, czyli jedno wejście, wyjście tutaj i wejście, wyjście tutaj, także żeby już nie kombinować jakichś trojaków tutaj innych rzeczy. I słuchajcie, tak to mniej więcej będzie wyglądało. Z tego, co mówią znajomi i ci, co się znają, to jest kawał sprzętu i powinno mi to ogarnąć praktycznie cały dom. Zobaczymy. To oczywiście projekt na przyszły sezon, ale u mnie to nigdy nic nie jest pewnego. Ja cały czas jestem w trakcie zwiększania powierzchni grzejników, także szukam cały czas okazji. Na spokojnie coś się znajdzie. No i co Wam będę mówił? Teraz jeszcze Wam opowiem, może skąd się ten sprzęt tak naprawdę u mnie znalazł. I słuchajcie, ja bardzo pragnę podziękować tutaj takiemu gościowi, od którego mam już jeden klimatyzator. Teraz mam już od niego drugi klimatyzator. Bardzo fajna obsługa, ogólnie kontakt i dużo pomocy. Od niego uzyskałem wiele informacji, także zapraszam do niego. Oj, przepraszam, Witek, za chwilę. Do niego na stronę też na Facebooku. Ja Wam te wszystkie adresy dam w opisie filmów. Do właśnie tutaj i do strony i do, no praktycznie do strony Przema, bo tutaj więcej nie trzeba tak naprawdę. Bardzo mu dziękuję za pomoc i naprawdę polecam. I jeszcze do tego zestawu tak naprawdę będzie mi potrzebny wymiennik płytowy. I tu jest taki gościu, taki Wituś jest fajny gość, który lutuje takie wymienniki na gotowo. Można sobie u niego taki temat zamówić, także tutaj do jego i strony, i pozwolił nawet swój numer telefonu podać, także i numer telefonu do niego też wrzucę w opisie. Witek, dzięki za pomoc, że ogarniasz, że ty na pewno ogarniasz, tylko że mnie ogarniasz to moje pytania i inne rzeczy. No ale okej, chłopaki pomagają, także fajnie to wszystko wychodzi. I także, żeby to nie było, że tylko dwie osoby są, że tak powiem, dzieckiem tego projektu plus ja, jest jeszcze taka grupa na Facebooku, Pompa Ciepa jak zrobić, tutaj Tom Kiss, także nasz szeryf na grupie. I bardzo, bardzo dużo informacji, dużo ciekawych, także tutaj też wszystkie właśnie linki, inne rzeczy w opisie filmu Wam powrzucam, żeby było łatwiej znaleźć, także polecam bardzo tą grupę. No i co, słuchajcie, na moim kanale pojawi się nowa playlista, akurat jej tutaj nie widać, nie wiem dlaczego ona się nie podświetla, dlatego że nie ma, będzie projekt Amber playlista. I będą wszystkie serii, wszystkie filmy właśnie z serii przerabiana tego klimatyzatora na pompę ciepła. No oczywiście tam trzeba będzie naklejki pozaklejać, inne rzeczy, żeby później się mnie nie czepiali o różne, wiadomo o co chodzi. Ale wspólnie jakoś to ogarniemy i mam nadzieję, że to będzie działało.
No i oczywiście na bieżąco zapraszam Was na moją stronę. Także pompy ciepła, jeszcze na razie, no już nie bufory, tylko takie potężne sprzęgło na 1000 litrów, ale jest, działa. Fotowoltaika, temat, od którego zacząłem tak naprawdę, czyli solar trackery, kolektory słoneczne. Także zapraszam wszystkich serdecznie i słoneczka życzę.